Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium organizowanym we współpracy między dwoma programami Centrum Edukacji Obywatelskiej. Programem Kto na Ochotnika, szkolne programy wolontariatu, które współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa, a także programem Solidarna Szkoła, realizowanym we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Jak mówić o bezdomności, to temat naszego webinaru, który poprowadzi pan Misza Tomaszewski. Już za moment przekażę mu głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już tam się przywitała pani Elżbieta. Witam. Właśnie za pomocą tego okna mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać sygnał. Ja się postaram gdzieś w indywidualnej już rozmowie pomóc. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za zainteresowanie i życzę owocnego spotkania. Przekazuję głos. Dzień dobry Państwu, czy raczej jak widzę, dzień dobry Paniom. Ja się nazywam Misza Tomaszewski i właściwie z biogramu, który tutaj przed chwilą jeszcze wisiał, to trudno byłoby się domyślić, to dzisiejsze seminarium prowadzić. Ja jestem nauczycielem, przede wszystkim wychowawcą, uczę filozofii, uczę teorii wiedzy. Zajmuję też się trochę publicystyką, natomiast poza tym wszystkim, co być może trochę uzasadnia to, że tutaj, że tak powiem, jestem, jest to, że jestem na stałe współpracownikiem już od 4-5 lat warszawskiego oddziału wspólnoty Sant'Egidio, która prowadzi pracę w środowisku osób dotkniętych bezdomnością, taką pracę powiedzmy na granicy streetworkingu. A oprócz tego trochę się też bezdomnością interesuje bardziej teoretycznie, jako pewnym problemem systemowym. I stąd tutaj zostałem zaproszony. Mam nadzieję, że nie zawiodę pokładanych we mnie oczekiwań. Mam nadzieję, że mają Państwo jakieś oczekiwania. Postaram się trochę o tym, jak o bezdomności mówić, powiedzieć, ale też jak sygnalizowałem wcześniej organizatorom, też na pewno na tym się nie uda mi się, nawet gdybym chciał, nie uda mi się na tym zamknąć, bo ten temat będzie prowokował szereg zagadnień bardziej praktycznych związanych z bezdomnością. Gdyby jakiekolwiek pytania przychodziły Państwu do głowy w trakcie tego, co będę mówił, ta komunikacja jest bardzo ważna, no bo jakby jedyną stroną aktywną, Państwo możecie tylko odpisywać, ale gdyby pojawiały się jakieś pytania, gdyby pojawiały się jakieś wątpliwości albo jakaś chęć skonfrontowania się tak ze mną nawet, jeżeli chodzi o dyskusję, to bardzo proszę na bieżąco opisywać. Ja nie obiecuję, że się będę tego na bieżąco odnosił, ale na pewno na końcu będzie też czas na to, żeby na te pytania odpowiedzieć, a mam nadzieję, że nie tylko na końcu, ale też w trakcie. Gdyby cokolwiek się nie działo, to złego, to też proszę sygnalizować. To tak, ja postaram się przygotować jakieś materiały też dla Państwa i udostępnić je po tym spotkaniu za pośrednictwem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Natomiast na razie będę polegał na prezentacji, która mam nadzieję się Państwu wyświetla. Na razie jest taki ekran powitalny związany z samym programem. Natomiast teraz powinna zacząć wyświetlać się slajdy, podaję kontakt do siebie też. Gdyby po zakończeniu tego spotkania komuś z Państwa przyszło do głowy potrzebować jakiejś informacji więcej, tak, albo dopytać o jakieś szczegółowe sprawy, to ja oczywiście jestem dostępny, chętnie będę dzielił się materiałami, chętnie mogę polecać wartościowe źródła w tym obszarze albo odsyłać do różnych inicjatyw. Nie ukrywam, że moja perspektywa jest perspektywą miejską i wielkomiejską, no bo mieszkam i pracuję w Warszawie i tu także moje doświadczenie pracy w środowisku osób bezdomnych także jest związane z Warszawą. Ale myślę sobie, że da się to doświadczenie jakoś uogólnić i że nie będzie za bardzo specyficzne na potrzeby tego spotkania.
I teraz pierwsza sprawa, którą ten znak zapytania, który teraz mam nadzieję Państwo widzą, jest związany z w ogóle potrzebą zdefiniowania zjawiska bezdomności. I to wydaje mi się bardzo trudne. Ten znak zapytania nie jest tylko ascetycznym jakimś takim logotypem, ale też po prostu pewnym wyrazem bezsilności, bo bezdomność oczywiście jest definiowana na potrzeby i naukowe. Tych definicji jest wiele. Ja chyba słyszałem o 8, ale pewnie może być i więcej. I jest definiowana na potrzeby oczywiście prowadzenia polityki społecznej. Natomiast, jak mówię, definicji jest wiele i też w praktyce nie wyobrażam sobie właściwie, żeby taką dyskusję w szczegółach podjąć z uczniami. Natomiast bezdomność zaczyna się w bardzo... To jest taki stan nacechowany pewną nieostrością, niejasnością, dlatego że możemy o pewnych osobach powiedzieć, że nie są osobami bezdomnymi, z całą pewnością. Możemy o pewnych osobach powiedzieć, że z całą pewnością albo niemal całą pewnością są osobami bezdomnymi. Ale gdzie jest ten punkt przejścia fazowego między jednym i drugim, to powiedzieć dużo trudniej. Bo czy na przykład ktoś, kto co prawda nie ma stałego miejsca zamieszkania, ale pomieszkuje u zależnie od pory roku, albo u członków rodziny, albo u znajomych, to w hotelu robotniczym, czy to jest osoba bezdomna, czy niebezdomna? No właśnie. Czy ktoś, kto przez część roku na przykład spędza w schronisku, zimę przepekuje w schronisku albo w hotelu robotniczym, a w lecie znajduje miejsce zamieszkania, powiedzmy sobie, przy miejscu pracy, jest osobą bezdomną, czy osobą bezdomną nie jest? Czy ktoś, kto, może ostrzej zapytam jeszcze, czy ktoś, kto nie płaci piątej raty kredytu za mieszkanie, które jest własnością banku, jest osobą bezdomną, czy nie? No, powiedzieliśmy, że nie, a zarazem jest osobą, która, jeżeli chcemy być uczciwi wobec siebie, jest osobą, która znajduje się w przestrzeni zagrożenia bezdomnością. I właściwie moment znalezienia się w tej przestrzeni, jak i moment już wyjścia z tej przestrzeni ku prawdziwej bezdomności, to są bardzo trudne do zdefiniowania momenty. Bo bezdomność zwykło się utożsamiać i na pewno to jest, z mojego doświadczenia wynika, że to jest też pierwsze skojarzenie, ja pracuję w gimnazjum przede wszystkim, na poziomie gimnazjum z bezdomnością, to jest bezdomność uliczna i w szczególny sposób bezdomność bardzo spektakularna. To znaczy z bezdomnością kojarzą się różne cechy, o których jeszcze dzisiaj dalej będę mówił, związane z wyglądem zewnętrznym, z kompetencjami, być może predyspozycjami, z nałogami i tak dalej. I właściwie w ten sposób to zjawisko zostaje zredukowane do wąskiej grupy, na tle ogółu osób bezdomnych, do wąskiej grupy osób bezdomnych w sposób szczególnie dramatyczny. Ale musimy mieć świadomość, że na tym się bezdomność nie kończy, że jest problemem dużo szerszym, że środowisko osób bezdomnych właściwie nawet nie jest środowiskiem, bo to są dużo częściej, to są właściwie bardziej lub mniej samotne jednostki lub te grupy osób, które toczą trudną walkę o godność i w tej, jakby w ramach tej walki może się również zdarzyć, że będą starali się, powiedziałbym, zbudować swoją tożsamość w kontrze do innych osób, które nazywamy osobami bezdomnymi. To znaczy, że bardzo ważne będzie podkreślanie różnych atrybutów elementarnych godności, nie wiem, zachowanie higieny na przykład, jakaś forma ubioru, podkreślanie uroczystości pewnych i wręcz werbalne odnoszenie się negatywne i odróżnianie od osób bezdomnych w sposób szczególny już zdegenerowany. Więc jakby nie ma, no to jest środowisko, którego nie sposób romantyzować, czy grupa ludzi, których nie sposób romantyzować, która wewnętrznie jest bardzo spolaryzowana. Mało kto powiedziałby o sobie, prawie nikt właściwie, że jest osobą bezdomną. Znaczy trudno się identyfikować, tak budować swoją tożsamość na fakcie, że jest się osobą bezdomną. Raczej ludzie, którzy mieszkają w schroniskach, w hostelach i tak dalej, mówią o sobie, nie wiem, że akurat teraz tu pomieszkają, bo tak chcą, potem pójdą gdzieś indziej. Nawet jeżeli tam mieszkają od lat, to dla nich jakby na poziomie deklaracji, trudno się temu dziwić, tak? To jest właśnie element walki o godność. Na poziomie deklaracji oni się zazwyczaj, mówię też oni, bo osoby bezdomne to w przeważającej większości mężczyźni.
Natomiast więc oni zdecydowanie z tym swoim stanem utożsamiać się nie chcą. I dzisiaj będzie też trochę o tym, jak można by nawet na poziomie języka w tę ich walkę słuszną się włączyć. Dlatego zostaję z takim zapytaniem, to znaczy chciałbym, żeby po tym momencie jakby już mieli Państwo przekonanie, że kiedy mówimy o bezdomności, to mówimy o zjawisku dużo szerszym niż to, co nam się z bezdomnością w pierwszym momencie kojarzy. Bezdomność bywa też niespektakularna, bywa, że pomieszkuje u rodziny czy u bliskich przez wiele lat, bywa, że wcale nie wpisuje się w tę szeroką sieć stereotypów, z którą jest kojarzona. I teraz tak, podstawą przynajmniej części tego spotkania, naszego wirtualnego spotkania, będą wypowiedzi zaczerpnięte z forum internetowego. To znaczy, pomyślałem sobie, że może byłoby dobrze opierać się na konkretnym case'ie, a przede wszystkim opierać się na konkretnych wypowiedziach, ponieważ pojawiające się w nich motywy są powtarzalne. I one też wracają w wypowiedziach, które słyszymy na co dzień w przestrzeni publicznej, w autobusach na przykład, czy w pociągach, czy na dworcach. One są często bardzo charakterystyczne i one są bardzo niebezpieczne. Więc chciałbym, żeby przynajmniej część tego spotkania została poświęcona demaskowaniu takich powracających motywów, które wracają właśnie w dyskursie i prywatnym, i publicznym, i stanowią też sposób uzasadnienia różnych działań podejmowanych wobec osób bezdomnych i na poziomie prywatnym i publicznym. Bo teraz, żeby było jasne, ja może zdemaskuję się trochę tak też metodologicznie. Ja jestem dość przywiązany i dość głęboko przekonany do tak zwanej zasady względności językowej, która mówi, że kategorie naszego mówienia stają się również kategoriami naszego myślenia, potem także również działania. To znaczy, jeżeli mówimy o czymś w jakiś sposób, używając określonych słów, metafor, to jest bardzo prawdopodobne, że później też te metafory staną się nieodłączną częścią naszego myślenia o danym zjawisku i będą także inspirować nasze działania. Czyli jakby to, jak mówimy o bezdomności, na pewno nie pozostaje bez wpływu na to, jak zachowujemy się wobec osób bezdomnych, albo jakie polityki publiczne stanowimy wobec tych osób. I to wydaje mi się kluczowe. Klasyczny przykład, dotyczący nie bezdomności co prawda, tak, ale dyskusji, żeby może skonkretyzować, ja też nie bardzo znam Państwa, w ogóle nie znam Państwa doświadczeń, ani nie znam Państwa obszarów zainteresowań, tak? Ale klasyczny przykład analizowany w ramach właśnie językoznawstwa kognitywnego w tym zakresie to jest przykład dyskusji. Jakim językiem mówimy o dyskusji? O dyskusji mówimy językiem zaczerpniętym wprost z pola bitwy. To znaczy mówimy na przykład o tym, że ktoś zajął jakieś pozycje, czy ktoś się wycofał, ktoś inny zaatakował, ktoś kontratakował. Możemy ostrzeliwać niemal czyjeś stanowisko i tak dalej. Gdybyśmy przyjrzeli się temu językowi tak na bliżej, to okazałoby się, że szereg metafor używanych do opisu dyskusji, debaty, to są metafory wzięte żywcem z pola bitwy i jestem dość spokojny o to, że to wpływa też na nasz sposób przeżywania dyskusji, sposób zachowania się wobec partnerów dyskusji. Tak właściwie to stają się raczej oponenci, a nie partnerzy. Coś podobnego mówię o tym dlatego, że coś podobnego wydaje mi się dzieje się również w przypadku mówienia o bezdomności. Tam jest cała masa metafor wziętych z innych przestrzeni, które wracają w wypowiedziach w mediach, które wracają w wypowiedziach osób prywatnych, które na pewno wracają w ramach dyskusji o bezdomności w szkole. Ja nie mówię, że wszystkie wypowiedzi takie czy medialne, czy prywatne, czy polityczne na temat bezdomności są wypowiedziami w jakiś sposób ją stereotypizującymi, natomiast jest ich dość wiele. Więc te, żeby było jasne, ten wykaz, tak, czy ta lista tych wyimków z forum nie jest wyborem reprezentatywnym. Ja wybrałem takie fragmenty, które wydały mi się szczególnie interesujące spośród licznych bardzo wypowiedzi negatywnych. To jest case już sprzed wielu lat, nieźle przeanalizowany też naukowo. Dotyczył sytuacji, w której kierowca na prośbę pasażerów autobusu komunikacji miejskiej w Radomiu, kierowca usunął osobę bezdomną
sposób, zdaje się, dość brutalny z pojazdu. I chodzi właśnie o osobę bezdomną, szczególnie zaniedbaną. Ta dyskusja, która wybuchła wtedy pod artykułem na ten temat opublikowanym na stronie jednej z ogólnopolskich gazet, zaangażowała bardzo wielu komentatorów i ja przejrzałem dość dokładnie setki komentarzy i starałem się wybrać takie, które będą reprezentatywne, ale to, że sprawa jest angażująca i emocjonalna, to pewnie Państwo z tego zdają sobie sprawę. Ten temat bezdomności jest w stanie ze zdumiewającą zupełnie skutecznością angażować, emocjonować ludzi. No, profil facebookowy na przykład warszawskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego co jakiś czas eksploduje po prostu od dyskusji o tym konkretnych przypadkach właśnie osób bezdomnych, które, jak to się mówi, pogarszają pasażerom komfort jazdy. I stąd też ten regularnie wraca, więc do pracy z ciekawi nie mam żadnych problemów w tym, żeby znajdować coraz nowsze wypowiedzi, które zawierają pewne klisze. No właśnie, żeby już nie przedłużać tego wstępu, bo przypuszczam, że znudziłem Państwa i jeżeli Państwo jeszcze to są, to z jakiegoś albo z dużej życzliwości, albo z zaufania do organizatora tego webinarium. Chciałem pokazać właśnie bezdomny w autobusie, to jest ten case, przejść już do konkretnych wypowiedzi. To jest wypowiedź, która otworzyła całą dyskusję. Wydaje mi się dość interesująca z paru powodów, dwóch przynajmniej. Brawo dla kierowcy, nareszcie coś się zmienia. Płacę za bilet i mam prawo wymagać, by menele nie były wpuszczane do autobusu. Mam nadzieję, że reszta kierowców pójdzie w ślady tego kierowcy i sama z siebie będzie usuwała z pojazdu takie szkodniki. To wydaje mi się interesujące, chociażby z powodu tego wracającego w bardzo wielu wypowiedziach zwrotu czy rzeczownika menel, który no nie jest oczywiście opisowy, to znaczy jakby to nie jest język opisowy, to jest silnie normatywny. I jakby walka o to, żeby ten język dotyczący bezdomności był w większym stopniu opisowy, a w mniejszym stopniu zabarwiony negatywnymi emocjami jest walką bardzo trudną, ale też bardzo ważną. I bardzo cywilizującą debatę publiczną. Menel to człowiek, który wzbudza odrazę w nas, jakichś takich dobrych przedstawicielach, porządnych przedstawicielach klasy średniej. Menel to człowiek, którego sposób życia może wzbudzać oburzenie. Menel to ktoś, kto wreszcie wzbudza wstręt. Ten menel to jest ktoś, kto jest też w jakimś sensie, to jest dość ciekawe, bo tu wraca potem wątek czuwania z pojazdu. Prawda? To znaczy jest to menel, to jest ktoś, kogo można, w przeciwieństwie do normalnego użytkownika autobusu, można bezkarnie, nawet należy z tego autobusu usunąć w trosce, ponieważ on łamie jakieś społeczne normy. Więc jakby na to chciałem bardzo wyraźnie uwagę zwrócić, bo to będzie wracało. To znaczy, że kiedy mówimy o osobach bezdomnych, często pomoc ich właśnie określenia jak menel, czy żół, czy dziad, pewnie przykłady można mnożyć, staramy się przypisać im pewną obiektywną odmienność. To znaczy są porządni, zwykli ludzie, są osoby, są odmieńcy, którzy co więcej, do czego na pewno wrócimy, sami są za swój los odpowiedzialni. I ci odmieńcy, ci menele w tym przypadku, ta ich odmienność staje się dla nas zarazem uzasadnieniem, usprawiedliwieniem aktów usuwania ich z przestrzeni publicznej. Oczywiście autobus miejski to nie jest może przestrzeń pełni publiczna, no bo ma pewien też regulamin, jakby korzystanie z niego się wiąże z pewną transakcją i zapłatą za bilet. Ciekawe jest to, że w licznych komentarzach, dziesiątka komentarzy, wraca przekonanie bardzo głębokie ich autorów, że osoby bezdomne nie płacą za bilety. Czyli że są kimś, kto w jakimś sensie okrada wspólnotę. Jest to tyle ciekawe, że nie jest, z jednej strony to nie jest podparte żadną głębszą wiedzą. Dla wielu osób bezdomnych, które ja znam, zakup biletu okresowego na czas zimowy to jest, nie jest kwestia luksusu, tylko elementarnego no, przetrwania. To znaczy jazda, czy to będzie kolej podmiejska, czy to będzie autobus miejski, czy to będzie metro, to w miesiącach, kiedy temperatura spada na stałe poniżej zera, posiadanie biletu staje się czymś bardzo ważnym. Z drugiej strony, jakoś nie oburzamy się tak bardzo zazwyczaj tym, że
bez biletów jeżdżą osoby, które wyglądają raczej jak my. Czasami wręcz wydaje nam się, że to jest z ich strony dowód jakiegoś sprytu i zaradności, tak, w rywalizacji z przedsiębiorstwem przewozowym. A tutaj w przypadku Meneli, tak, nagle to staje się jednym z głównych aktów oskarżenia. I teraz druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, i to jest coś, co zarazem nas, mam nadzieję, czy jakby to, co jedno, żeby tak uporządkować, jedno, co chciałem powiedzieć o tym tekście, to to, że bardzo często język, którego używamy do opisu zjawiska bezdomności i do opisu osób, które doświadczają tej bezdomności, staje się językiem, który ma uzasadniać zabiegi polegające na usuwaniu tych osób z przestrzeni publicznej. Jakby w samym języku już jest zawarte uzasadnienie tak pewnej odmienności, która z kolei prowokuje nas do działania. Po drugie, bardzo ciekawe to ostatnie słowo, słowo szkodniki. Przepraszam, tak może się tym zachwycam i że może to Państwa razić. Ja się tym po prostu interesuję, więc to mnie interesuje tak też czysto poznawczo, jako pewne strategie, których używamy do tego, żeby opisywać bezdomność. Słowo szkodnik, podobnie jak inne słowa, które są używane w odniesieniu do osób bezdomnych, jest słowem wziętym z metaforyki odzwierzęcej. Szkodnikami mogą być jakieś owady, częściej jakieś gryzonie. To jest słowo, które pozwala nam, przemyca pewne elementy kondycji zwierzęcej na człowieka. I pozwala nam myśleć o nim raczej jako o zwierzęciu, jako o jakimś natrętnym zwierzęciu, niż jako o człowieku. A to jest właśnie dlatego ważne, że jestem pewny, że kiedy myślimy o kimś jako o zwierzęciu, dużo łatwiej nam kogoś jak zwierzę traktować. To nie jest taki sobie zabieg neutralny, tak? Czy nie mający konsekwencji na poziomie języka, to jest niestety zabieg mający bardzo poważne konsekwencje. Ja sam mam doświadczenie, jestem fanatykiem podsłuchiwania rozmów w autobusie. Z góry przepraszam, jeżeli kogoś z Państwa kiedyś zdarzyło mi się podsłuchać albo dopiero mi się zdarzy. A zwłaszcza wyostrza mi się słuch, kiedy słyszę słowo bezdomność. Kiedyś dwie bardzo kulturalne, starsze panie, które jechały w moim towarzystwie, ja w ich towarzystwie ustąpiłem nawet miejsca i potem słuchałem ich rozmowy o bezdomnym, który, uwaga, zaląkł się za przystankiem autobusowym w Łomiankę. I to ma swój dramatyczny ciąg dalszy, ta historia, bo one potem mówiły, że on straszył samobójstwem i że właśnie szkoda, że nie strzelił sobie w głowę tam, czy nie odebrał sobie życia w bardziej prymitywny sposób, bo w sumie co nam po nim. I to jest dość wstrząsające oczywiście, kiedy mówią to miłe, starsze panie, które mogłyby być naszymi ciociami. Natomiast samo słowo zaląkł się odsyła do tej samej dokładnie metafory, to słowo szkodnik. Lękną się zwierzęta i to zwykle nawet takie, to nie są miłe zwierzęta domowe, lękną się jakieś na przykład karaluchy, tak? Zawsze wszystkie chyba wielkie akty przemocy, które ja znam w historii najnowszej, zaczynały się od języka. Zanim kogoś można było fizycznie eksterminować, czy to była Rwanda, czy to były nazistowskie Niemcy, czy to była Bośnia, to najpierw była wielka kampania medialna, której porównywano te osoby właśnie na przykład do szkodników, do robaków, które roznoszą choroby, tak, i tak dalej. Więc to nie jest bez znaczenia. Byłbym na to na Państwa miejscu bardzo, miałbym na to bardzo wyostrzoną uwagę. Teraz to, co teraz Państwo widzą, to jest plakat, który wygrał kilka lat temu konkurs Galeria Plakatu AMS pod hasłem Przestrzeń wspólna, przestrzeń niczyja, ze znakiem zapytania. To oczywiście ławka, na której widać zamontowane kolce na gołębie i to być może nie, nie wiem, czy znają, na ile znają Państwo genezę tego typu obrazów. One się biorą stąd, że tego typu zabiegi są w praktyce stosowane w różnych miejscach. Nie wiem, czy uda mi teraz się bardzo szybko, tak, żeby też nie przedłużać, pokazać parę z nich, może na końcu mi się jeszcze uda. Ale znane przykłady, to nawet kolce na osoby bezdomne zainstalowane w Londynie, w bramach, po to, żeby nie mogły się tam położyć. Podobnie na witrynach sklepów. To ławki zamykane w klatkach we Francji, w Angulem, przed świętami, po to, żeby osoby bezdomne swoim widokiem nie psuły
kiermaszu przedświątecznego, a to nawet nasze swojskie ławki, które znamy z polskich dworców autobusowych czy przystanków autobusowych, na których nie da się położyć, tylko da się o nie oprzeć. I to oczywiście ma też swoje uzasadnienie na tym poziomie, żeby takimi delikatnymi, no kolce nie są delikatne, ale ławki są, delikatnymi interwencjami przestrzennymi wypychać osoby bezdomne z przestrzeni publicznej. I to mi się wydaje ważnym motywem całej tej rozmowy. To znaczy język, którym opisujemy bezdomność, często służy wypychaniu mniej lub bardziej subtelnemu osób bezdomnych z przestrzeni publicznej, odmawianiu im prawa do tego, żeby w tej przestrzeni pozostawać i tak dalej. Teraz kilka wypowiedzi, które wpiszą się w taki tutaj hasło, które tu zanotowałem, czyli dehumanizacja. To po prostu znaczy odebranie człowiekowi cech ludzkich na poziomie języka na przykład właśnie. Parę wypowiedzi. Jedna z nich to tutaj przyznam pełną rację, że śmieci każdej postaci trzeba usuwać z niego, z transportu publicznego. Śmieci. To już inny może zestaw metafor niż szkodniki. Tak, już nie mówimy o zwierzętach, mówimy raczej o odpadach. Znaczy bezdomny staje się w takiej narracji społecznym odpadem. Kimś niepotrzebnym. Tak, odpad to jest coś, czego właściwie już tak nie potrzebujemy. To jest coś, co się nadaje do wyrzucenia. A w każdym razie też do usunięcia poza przestrzeń życia, prawda? No bo wysypiska są lokowane na obrzeżach miast. Tak? Nie chcemy mieć kontaktu z tym, co zostawiamy po swojej konsumpcji. I bezdomny w tej narracji też staje się czymś takim jakby odpadem społecznym, który też niesie być może pewne zagrożenie sanitarne, który należy usunąć z przestrzeni publicznej, dlatego że on do niej też nie pasuje. Czasami chodzi po prostu o to, że do niej nie pasuje. Że przestrzeń, która udaje publiczną, taka jak przestrzeń galerii handlowych, każdy może wejść, prawda, do galerii handlowej, no ostatecznie nie każdy. To znaczy jest pewna grupa ludzi, którzy tam wejść nie mogą, to są właśnie osoby bezdomne, które nie pasują, które psują innym, podobnie jak w autobusie, komfort przebywania, tak? Które swoją brzydotą, tak, na tle tej ładnej, wypolerowanej przestrzeni szokują i wprawiają nas w zakłopotanie. Bo wtedy musimy przypomnieć sobie o tym, że istnieją, że istnieje jakiś problem, skonfrontować się z tym. Jak ich tam nie ma, jak ich nie widzimy, to żadnego problemu nie ma. Druga wypowiedź to ponownie metaforyka od zwierzęca, słowo zagnieździ w tym miejscu pojawia. Czyli mnie idzie o to, jak obiekt w komunikacji miejskiej się zagnieździ, kto ma go i jak bez kontaktu osobistego wystawić. Wystawia się lodówkę na podwórko, tak? Bez kontaktu osobistego, to znaczy, że nie dotykać, bo to jest zagrożenie też sanitarne, to jest zagrożenie wręcz epidemiologiczne. Jaka służba ma się tym zająć w naszym imieniu, tak? Właśnie kto ma ten odpad usunąć, tak? Albo kto ma przeprowadzić dratyzację. Drugie ciekawe słowo to słowo obiekt, bo to sprowadza człowieka bezdomnego do poziomu rzeczy. I to znowu jest pretekst do interesującej refleksji. To znaczy przeprowadzono niegdyś eksperyment, który polegał na tym, że przy pomocy pewnej techniki mapowania, tak, czy obrazowania pracy mózgu obserwowano, jakie jego obszary uaktywniają się w sytuacjach kontaktu ze szczególnie zaniedbaną osobą bezdomną. I ciekawe było to, że nawet osoby, które uważały same siebie za tolerancyjne i otwarte, nawet u tych osób aktywowała się część mózgu odpowiedzialna nie za rozpoznawanie ludzi, ale za rozpoznawanie rzeczy. To znaczy, że wewnętrzne, głębokie przekonanie o tym, że jesteśmy otwarci, tolerancyjni, nie przekłada się wcale, albo nie musi się przekładać, na faktyczną, na procesy poznawcze. Człowiek bezdomny, ten najbardziej zaniedbany, budzi w nas raczej takie reakcje, właśnie jakbyśmy mieli do czynienia z przedmiotem. I to jest przedmiotem bardzo mało estetycznym. To wydaje mi się, zaraz do tego zresztą jeszcze wrócę. Trzeci tekst, który chciałem pokazać w ramach tej refleksji nad dehumanizacją, to znowu ten wątek przedmiotów. Tak? Tu mamy w komunikacji miejskiej nie wolno przewozić przedmiotów czuchnących i budzących od razu.
Czym się różni truchnąca rzecz od świętego dziada? Mniejsza o dziada, tak? Ale analogia między truchnącą rzeczą i budzącym powszechną odrazę człowiekiem. Mamy tutaj pewien wątek no, sprowadzenia człowieka bezdomnego właściwie do poziomu fizjologii. To znaczy on jest przede wszystkim swoją zewnętrznością. Tak? On jest dla nas tym, że jego zapach jest trudny do wytrzymania, jego widok może nas razić, być może to, co mówi, może być dla nas przykre w jakiś sposób. I teraz tak, on zostaje sprowadzony do swojej fizjologii, do tego, że nie wiem, że jest na przykład głównie do zapachu, tak, i do swojego wyglądu zewnętrznego. On jako właśnie na przykład chory albo będący pod wpływem alkoholu staje się dla nas pewnym zagrożeniem nie tylko estetycznym, ale też o tym się mówi jako zagrożenie epidemiologiczne. On roznosi choroby. To jest też wątek często wracający na forum internetowym. I z tego wynika prosty wniosek, że należy go izolować. Czyli znowu cały czas ten język, o którym mówię, sprzyja temu, żeby po pierwsze zostawiać kontakt ze swoimi bezdomnymi bardzo wyspecjalizowanym służbom, właśnie jakiemuś takiemu sanepidowi, tak, czy odpowiednikowi deratyzatora. Wraca wątek usuwania go poza przestrzeń wspólną i poza przestrzeń naszego doświadczenia. Czy my nie chcemy go widzieć, tak on nas razi swoim widokiem. On stanowi dla nas zagrożenie i dlatego trzeba go izolować. I to wszystko się kryje gdzieś tam w tych hasłach, o których tutaj starałem się wspomnieć. To, co jest interesujące jeszcze, to ten wątek komunikacji miejskiej, że nie wolno przewozić. To jest też znany temat tego, jakim językiem są pisane regulaminy. Regulamin komunikacji miejskiej w Warszawie porządkowy się zmienił, a wcześniej był wątek o osobach, które budzą odrazę swoim wyglądem. Teraz ten punkt wygląda tak. Osoby zagrażające bezpieczeństwu, to narażające pasażerów na dyskomfort podróży z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej. Jest specjalny punkt w regulaminie przewozów, który pozwala usuwać z tej przestrzeni osoby bezdomne, nawet jeżeli mają bilet oczywiście, jeżeli są w szczególny sposób zaniedbane. Bywa jeszcze ostrzej. To poczucie też tam brak komfortu wraca w regulaminach dworców kolejowych, które obowiązują na wszystkich dworcach w Polsce. Są dworce, na których istnieje wewnętrzny regulamin, który, uwaga, i to jest dość ciekawy, to jest smaczek, że regulamin, który nakazuje osobom, które przebywają w hali dworca, posiadanie biletu. I to jest zabawne, bo nie wiem jak Państwo, ja nigdy nikt nie zainteresował się tym, czy jak siedzę na dworcu, to posiadam ważny bilet na przejazd. Bo to jest punkt napisany specjalnie po to, żeby pod adresem osób bezdomnych, po to, żeby była jakiś przepis, tak? Taka plakietka, którą można chwycić, kiedy trzeba jest z tej przestrzeni dworca usunąć. Nie mówię, to jest reguła w okresie zimowym na przykład, osoby bezdomne, kiedy temperatura spada dużo poniżej zera, na dworcach często odnajdują za milczącą aprobatą, a czasami ochroniarze, czasami za aprobatą zarządu dworca, schronienie przed mrozem i przed śmiercią. Ale powiedziałem, w okresie niezimowym, to oczywiście no jest... Nie zdajemy sobie być może z tego sprawy, tak? Ale regulaminy użytkowania przestrzeni publicznej, bardzo różnej przestrzeni publicznej, wpisane są nieznane nam czasami zasady, które legitymizują wyrzucanie z tej przestrzeni osób, które nie spełniają pewnych naszych standardów, tak? To oczekiwań odnośnie tego, jak wygląda człowiek przyzwoity. To jest sprawa bardzo trudna. Ja nie próbuję teraz deklarować wobec Państwa, że właściwie czy lato, czy zima, i osoba bezdomna, jak bardzo by nie była zaniedbana, powinna mieć święte prawo korzystania z komunikacji miejskiej bez żadnych warunków. To znaczy, ja nie potrafię sformułować dobrego punktu regulaminu. I kiedyś słyszałem długą i ciekawą wypowiedź rzecznika przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Warszawie, który mówił, że to jest realny problem, bo oni z jednej strony starają się jakoś te osoby bezdomne przed linczami, tak, i samosądami ze strony kierowców chronić. Z drugiej strony, no, jako przedsiębiorstwo mają realny problem, bo zapewniają pewną jakość usług i nagle się okazuje, że te jakości zapewnić nie są w stanie, więc jakby ja im nie zazdroszczę. Natomiast chcę zwrócić uwagę może nie tyle na konieczność istnienia takich regulacji, co na język, w którym one są formułowane. A formułowane właśnie bywają w taki sposób, że osoba bezdomna
nie ma prawa przebywać w danym miejscu, ponieważ jakby no i obecność tam obraża nasze poczucie estetyki i komfortu przejazdu. I ten komfort przejazdu staje się jakimś takim bogiem, na którego możemy się powoływać po to, żeby uzasadniać wyrzucanie tej osoby poza tę przestrzeń. Wracając do, może by trochę pozytywniej też powiedzieć, wracając do tego eksperymentu, o którym wspomniałem, eksperymentu z obrazowaniem pracy naszego mózgu w kontakcie z osobami bezdomnymi, pojawiła się taka teza, która mi się wydaje przekonująca i która chyba jest, się w miarę sprawdza eksperymentalnie. To znaczy, kiedy pod jakimi warunkami możemy na poziomie poznawczym myśleć, patrzeć na osoby bezdomne jak na osoby, a nie jak na rzeczy. No ta dominująca teoria jest taka, że po prostu potrzebny jest kontakt. To znaczy dyskusje na godzinach wychowawczych, dokształcanie się, tak, nasza osobista wrażliwość budowana na poziomie teoretycznym nie wystarczy. I na pewno nie wystarczy również w przypadku dzieciaków, z którymi o tym rozmawiamy. Prawda jest taka, że to jest dużo bardziej wymagające. To znaczy bez kontaktu face to face, twarzą w twarz, tak? Bez i to nie jakby właśnie nie chodzi o, powiedziałbym, doświadczenie całej grupy osób, chodzi o doświadczenie konkretnych osób bezdomnych, tak? Znajomości konkretnych losów, konkretnych historii. Zastanowienie się nad tym, czego one lubią, na co mają nadzieję. Dopiero wtedy ta bariera zostaje przełamana. I mało tego, ten kontakt powinien być jednak oparty na pewnej wymianie, to znaczy jakby nie może być tak, i tutaj może podpadnę, bo w jakby założeniu tego całego programu, rozumiem, seminariów, webinariów, jest mówienie o wolontariacie. Ale kontakt, który opiera się na tym, że jedna ze stron załatwia sobie wolontariat. A mam obawę, że trochę tak to dzisiaj wygląda. To znaczy, że tak to u nas w szkole wygląda, że wolontariat jest potrzebny, tak zwany wolontariat jest potrzebny do oceny zachowania, bardzo dobrej. Co wydaje mi się całkowicie wypaczać ideę wolontariatu i ją kompromitować, bo w słowie wolontariat zawarte jest tak łacińskie słowo określające pewną wolną decyzję, tak, osobistą gotowość, a nie handel. Niektórzy mówią, że może dobrze, żeby to był element handlu, bo ktoś to przehandluje właśnie w ten sposób dwa razy, tak, swój czas wolny za ocenę zachowania, za trzecim razem może zrobić to po prostu. Ja nie wiem, nie chcę tego rozsądzać, rozumiem tę rację, natomiast bardzo obawiałbym się wiary w to, że taki kontakt na poziomie właśnie tego, że ktoś kilka razy gdzieś pojawi się, tak, pomoże przy, tak jak się przy osobach bezdomnych, dość koszmarna formuła, to sprawi, że jego bariery, tak, ten dystans zostanie przełamany. Wejście w pewną relację wymaga jednak tego, żeby cele były wspólne i żeby była po obu stronach gotowość do poznania tej drugiej, nauczenia się może czegoś. Nie chodzi o to, mówiąc bardzo, że metaforycznie dać kanapkę komuś, tylko może wspólnie usiąść i zjeść. I to jest różnica. Więc wydaje mi się, że taki wniosek, który z tego, co dotychczas starałem się powiedzieć, wynika, jest tak jakby, że możemy oczywiście o bezdomności rozmawiać, na poziomie takim językowym piętnować pewne zachowania werbalne. Możemy nawet prawdopodobnie nauczyć dzieciaki, że takie zachowania są niestosowne z różnych powodów. Możemy im opowiedzieć o losach osób bezdomnych, tak, żeby ich uwrażliwić na to. Ale prawdziwa zmiana zachodzi później. Zachodzi na poziomie praktyki i zaangażowania. I nie mówię, żeby od tego zaczynać, bo prawdopodobnie jakby nie wiem, z jakimi grupami Państwo pracujecie. I sobie wyobrażam, że te postawy wobec osób bezdomnych mogą być bardzo różne. Ale rozmowa w mojej klasie zmieniła się istotnie dopiero wtedy, kiedy udało mi się zaangażować grupę dzieciaków, tam 20 powiedzmy, niecałą połowę, w coroczne przygotowywanie, a dwójkę nawet uczestniczenie w wigilii z ubogimi. Nie dla ubogich, tylko z ubogimi, którą organizuje właśnie Wspólnota Świętego Idziego, w której pracuję. Bo po tym w ogóle rozmowa z nimi o bezdomności była inna, bo to już nie była tylko rozmowa o polityce, o tym, jakie regulacje wprowadzać, jak pomagać skutecznie. To była też rozmowa o konkretnych ludziach i konkretnych losach.
I w tej rozmowie już nie sposób traktować osobę bezdomną po prostu jak problem, z którym tak albo inaczej trzeba sobie poradzić. Tak? Jedni powiedzą usunąć poza granicę mojego widoku, inni powiedzą tak dofinansować schroniska, niech oni coś z tym zrobią. Tak? Ale jakby jedno i drugie jest pewną formą, wiąże się z pewną formą budowania dystansu. Nie wiem, czy Państwo słyszą zaraz, bo tu u mnie coś za oknem się dzieje. Mam nadzieję, że nie wpływa kiepsko na percepcję tego, co mówię. I przypominam, że jeżeli po drodze pojawiają się jakiekolwiek pytania albo wątpliwości, albo chcą się Państwo nie zgodzić ze mną, to bardzo dobrze. Proszę to wrzucać na czat, ja będę starał się tego odnosić. Teraz drugi ważny dla mnie wątek, który powraca w tych wypowiedziach osób na forum, czyli przypisywanie osobom bezdomnym pewnych stereotypów. Język nie służy tylko do tego, tak można przy jego pomocy dehumanizować, ale można też stereotypizować, utrwalać pewne nasze strategie myślenia o osobach bezdomnych. Żeby było jasne zresztą, stereotypy są tak naturalnym elementem naszego funkcjonowania poznawczego. Tak bez stereotypów byśmy nie mogli... Może ja zamknę okno, dobrze? Bo to widzę, że Państwo piszą na tym, że to przeszkadza. Jeden moment, zaraz wrócę. Jestem z powrotem, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Więc stereotyp jest czymś naturalnym. To znaczy, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w chaotycznym świecie, gdybyśmy nie stereotypizowali. To jest pewien skrót myślowy. I dopóki zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest skrót, to wydaje mi się to ok. Nie jesteśmy w stanie uniknąć stereotypów. Natomiast bywa, że stereotypy zyskują władzę nad nami. I to na pewno też bardzo silnie jest aktualne w kontekście rozmowy o bezdomności. Spójrzmy na taki fragment na przykład. Daj sobie Pani spokój, zwykłych ludzi często nie stać na taksówkę czy samochód, zresztą ekologicznie jest używać transportu zbiorowego. Żyjemy w społeczeństwie i trzeba się liczyć z innymi ludźmi. Jak nie chce się umyć, powinno się smrodzić innym, tylko mieszkać gdzieś na odludziu albo w domu opieki społecznej. Tyle, że menele wolą żebrać i kraść, aby mieć na wód i narkotyki, a to, że śmierdzą innym ludziom, nic ich nie obchodzi. Strasznie egoiści. I tak popieram usuwanie meneli, żebraków i brudasów ze wspólnych obszarów, na przykład autobusów czy tramwajów. To się nazywa demokracja. No, myślę, że o dużej części tego, co tutaj mamy, w tej wypowiedzi już mówiłem. Mam nadzieję, że rozpoznają już pewne strategie Państwo w tym tutaj. Tak? Czy mamy konkretny wniosek o tym, że po prostu usuwać osoby meneli, tak? Czy osoby bezdomne w tym przypadku, lub zaniedbane osoby bezdomne, poza granice naszego wzroku. Ale co tu jest ciekawe? Wydaje mi się, że ciekawy jest po pierwsze wątek tego, że ktoś się nie chce umyć. Wraca bardzo często w wypowiedziach na forum takie przeświadczenie, że przecież są miejsca, gdzie ci ludzie mogą pójść. Oni mogą się umyć, tak? I są osoby bezdomne, które dbają o siebie, a są osoby takie bezdomne, które o siebie nie dbają. A przecież mogłyby to zrobić. To jest ich w jakimś sensie decyzja, że tkwią w takim stanie, w jakim tkwią. I tu chciałbym powiedzieć, bo to też może wracać w rozmowach z dzieciakami, u mnie to wracało, takie przekonanie, że są przecież służby, które to robią, tak? Że nasi rodzice płacą na to w ramach podatku. Więc tak, żeby to prawdopodobnie nie jest dla Państwa odkrycie, tak? Ale na poziomie instytucjonalnym jest dramat, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy, wyspami jakimi takimi są Mazowsze i Pomorze. Na Pomorzu jest chyba najbardziej rozbudowana sieć placówek wspierania osób w kryzysie bezdomności. Działa tam Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności, w którym współpracują ze sobą i praktycy, czyli działacze, tak, rzecznicy i z drugiej strony naukowcy. Tam też ukazuje się sporo wartościowych książek o bezdomności, do których udało mi się dotrzeć. Natomiast Warszawa jest, no, siłą rzeczy jakby jest, ma największe środki na ten obszar budżetowy przeznaczony. Z tym, że i to jest kropla w morzu potrzeb.
Osoby bezdomne, wychodzą od pewnej podstawy. Osoby bezdomne, mówi się, że w Warszawie tych osób bezdomnych jest 2,5 tysiąca. Tyle wykazują badania. Ta liczba jest oczywiście zmienna, bo bywa tak, że ktoś do pracy wyjeżdża na lato, na sezon taki właśnie wiosna, lato, jesień, powiedzmy przy zbiorach na prowincję, po czym wraca znowu albo w swoje rodzinne strony i wraca do miasta na zimę, bo tu najłatwiej przetrwać, bo jest najwięcej miejsc, do których się można udać. Bywa, że jest odwrotnie. Ktoś na zimę może pójść do swojej rodziny, ale lato spędza w Warszawie, dlatego że akurat wtedy rodzina, kiedy nie musi, tego nie trzyma. Natomiast więc policzenie osób bezdomnych w ciągu jednej nocy, a tak robi Ministerstwo Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To 2 lata się liczy osoby bezdomne i to jest liczenie w ciągu jednej nocy. Próbuje się dotrzeć do wszystkich schronisk i miejsc niemieszkalnych. To jest jakiś zupełny absurd, aberracja. Wniosek z takiego badania jest następujący, że w Warszawie jest 2,5 tysiąca osób bezdomnych, więc nie wiemy, ile ich jest. Na pewno jest przynajmniej 2 razy więcej. Prawdopodobnie jest ze 3 razy więcej. Ale nie wiemy. I to jest trochę upokarzające, bo jak mamy projektować politykę publiczną obliczoną na rozwiązywanie problemu bezdomności, jeżeli nie wiemy nawet, do jakiej grupy jest adresowana, czy to jest, ile tam jest dzieci, ile jest kobiet, ilu mężczyzn, ile w ogóle to jest osób, tak? Jakie są przyczyny ich pozostawania w bezdomności, jak długo są osobami bezdomnymi, aż nie można odpowiedzieć na ich potrzeby, jak się nawet nie wie dokładnie, ile tych osób jest. Instytucje wyglądają bardzo ubogo. W Warszawie w tej chwili trwa walka o to, żeby pojawiła się druga łaźnia otwarta dla osób bezdomnych. W tej chwili funkcjonuje jedna taka łaźnia. To nie jest bardzo duże jak na 2-milionowe miasto, więc to przekonanie, że przecież można się umyć, jest przekonaniem opartym na bardzo wątpliwych założeniach. Zakładam, że w Radomiu, o którym mowa, też pewnie jest jedno takie miejsce. W Warszawie na przykład w tym miejscu, które funkcjonuje, teraz, jak mówię, od 10 lat trwa batalia o drugie. Natomiast w tym miejscu, które funkcjonuje, można umyć się chyba w nie każdy dzień, a na pewno w nie każdą godzinę. To są godziny, jakieś 4 godziny w ciągu dnia, kiedy tam można przyjść się umyć. I to sprawia, i też ludzie wpuszczani są grupowo. Proszę sobie tak wyobrazić, co czuje osoba starsza, która miałaby umyć się hurtowo w takiej zbiorowej łaźni, na przykład z młodymi mężczyznami. Wydaje mi się to jakby daleko, no bardzo oddalone od tego przekonania, że ludzie bezdomni mają gdzie się umyć. I przykłady można mnożyć. No, tych miejsc w Warszawie noclegowych jest w zimie około 1700. Co przy założeniu, że lekko licząc mamy 5000 osób bezdomnych, no daje pewne wyobrażenie o nędzy instytucjonalnej, o tym jakby jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze. Po drugie, to co jest ciekawe tutaj, to mamy oczywiście ten motyw, który jest najsilniej związanym z bezdomnością, stereotypem, czyli motyw alkoholizmu. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że osoby bezdomne nie piją. Nie wszystkie piją, zdecydowanie. I zakładanie, że każda osoba bezdomna jest alkoholikiem lub alkoholiczką, jest właśnie stereotypem. Po drugie, bywa oczywiście, że alkohol jest przyczyną bezdomności, ale bywa także, jest jej skutkiem. Po pierwsze dlatego, że w środowisku bezdomnych mężczyzn generalnie sporo się pije i może być po prostu elementem socjalizacji w tym środowisku, czyli tego, że trafiamy na ulicę i po to, żeby budować jakiekolwiek więzi, siłą rzeczy bierzemy udział w tych rytuałach. Ale jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, spróbuj zasnąć na trzeźwo na klatce schodowej. To znaczy alkohol jest też pewnym sposobem radzenia sobie z zupełnie niewyobrażalną z naszej perspektywy sytuacją pozostawania osobą bezdomną. I teraz to może jest dobra okazja, żeby wspomnieć o przyczynach bezdomności. Znaczy, skąd się w ogóle biorą osoby bezdomne? Ja nie mam tutaj statystyk przed nosem żadnych i myślę, że statystyki bardzo trudno stworzyć. Bo przyczyn jest bardzo wiele, jak mogą sobie Państwo wyobrazić. To może być choroba, to może być rozwód, to może być właśnie odejście tak z domu, to może, częściej odchodzą oczywiście mężczyźni, tak, kobieta zostaje z dzieckiem w domu, mężczyzna odchodzi. Silny jest ten stereotyp, taka presja społeczna na to, że to mężczyzna był zaradny, tak, w takiej sytuacji, to więc on odchodzi, zostawia kobietę samą z dziećmi w dotychczasowym miejscu ich zamieszkania. Przyczyną bezdomności może być nauk, choć jak mówię, to nie jest reguła. Może być pożar mieszkania, co też się zdarza.
Znam panią, która od wielu już lat mieszka kątem u znajomej. To jest jakaś forma, powiedziałbym, bezdomności, w tym sensie, że oczywiście ma pokój, tak, ale to nie jest jej mieszkanie i ona czuje to bardzo wyraźnie, że nie jest jej, że właściwie powinna być tej osobie wdzięczna. Jej mieszkanie spłonęło. Ona zaczynała, powiedziałbym, w taki sposób, w jaki wielu z nas zaczyna, studiowała medycynę. Po pierwszym czy drugim roku studiów jej matka dostała udaru i ta pani zrezygnowała ze studiów po to, żeby zaopiekować się chorą matką. Lekarze mówili, że matka niedługo umrze, a matka żyła jeszcze przez 10 lat. Po 10 latach już szans powrotu na studia nie było, więc pracowała w różnych zawodach okołomedycznych, a potem już jako osobie w podeszłym wieku dość spaliło się jej to mieszkanie. Więc jakby takie wyobrażenie, że to zawsze będzie jakiś taki, powiedziałbym, taka przyczyna, która obciąża silnie osobę bezdomną, też jest mylna. Ważne jest chyba co innego, to znaczy nie tyle szukanie teraz konkretnej tej przyczyny, czy to raczej choroba, czy to raczej kredyt, czy to raczej alkohol, czy coś jeszcze innego. Wydaje mi się, że należałoby zastanowić się nad tym, kto jest szczególnie narażony na to, żeby w sytuacji kryzysu wypaść. To znaczy, wydaje się, że te osoby, które są na ulicy, łączy pewna szczególna słabość. To są osoby, które już przed zostaniem osobami bezdomnymi pozostawały poza zasięgiem relacji społecznych. Tak? Jak ktoś nie ma efektywnych więzi z innymi ludźmi, to wystarczy niewielki zapłon, tak? Jeden kryzys właśnie w postaci choroby albo jakiegoś rozpadu związku, żeby ta osoba nie miała się do kogo zwrócić. Ja nie mówię, że nam bezdomność nie grozi. Bo też jak długo można spać na polówce u kolegi. Ale są osoby na pewno w mniejszym, większym stopniu bezdomnością zagrożone. I to właśnie ta skala zagrożenia wiąże się między innymi z tym, na ile te osoby mają te relacje z innymi, tak, pozostają w zasięgu efektywnych więzi społecznych, a na ile są poza takim zasięgiem. Wtedy można mówić o tym, że są w jakimś sensie już bezdomnością zagrożone. I to znowu wracamy do wątku instytucjonalnego, to znaczy, jeżeli dobry system wsparcia właśnie powinien polegać na tym, żeby możliwie szybko identyfikować osoby, które mogą znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej i wspierać się, zanim się w niej znajdą. A nie jak działa system schroniskowo-noclegowy, który mamy w Polsce, zajmować się nimi dopiero wtedy, kiedy już znajdą się na dnie. Tak? Bo schronisko nikogo nie wyciągnie z bezdomności. To jest iluzja. W ogóle trudniej wyjść z bezdomności zapewne niż i na pewno to jest drożej, niż zainwestować w pewien skuteczny system prewencji. Kolejny stereotyp, który tutaj się przewija, to że znowu Menele, wolą żebrać i kraść. To jest odniesienie się do takiego stereotypu, że osoba bezdomna jest osobą z własnej woli. Tak samo nie chce się umieć, też nie chce pracować. Łatwiej mu jest żyć, powiedzmy, z innych, tak? Z tego, że inni mu dadzą, że wyciągnie rękę, a inni mu dadzą. I to znowu jest coś bardzo prostackiego w takim wyobrażeniu. To znaczy, tutaj znowu nie mam czasu przywoływać konkretnych case'ów chyba, ale proszę sobie wyobrazić, osoba po to, żeby podjąć pracę, no przede wszystkim trzeba mieć dokumenty, żeby podjąć ją legalnie. Wiele osób bezdomnych nie ma dokumentów, bo łatwo takie dokumenty stracić. No powiemy, wyrobienie sobie dowodu nie kosztuje wiele, to prawda, ale wymaga czasu, pozostawania w jednym miejscu, podania jakiegoś adresu, czasami kontaktu z urzędnikiem, który to kontakt może być sytuacją no, zawstydzającą. A nawet mniejsza o dokumenty. Bo teraz, żeby podjąć pracę, na przykład na budowie, albo nie wiem, przy zbiorach. No to nie dostaje się przecież pensji codziennej. Tak? Osoba bezdomna nie ma oszczędności. Więc do tego, żeby pójść do pracy, musiałaby najpierw no, mieć jakąś pulę pieniędzy, z której by się przez te 7 dni, dajmy na to nawet, do pierwszej tygodniówki utrzymywała, że miała co jeść. Normalnie spędza dzień w taki sposób. Dzień osoby bezdomnej jest w dużej mierze regulowany tym właśnie, żeby znajdować się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Oni dobrze wiedzą, kiedy otwarta jest która jadłodajnia, tak, kiedy można gdzie zjeść. I teraz, jeżeli tego nie ma, bo idą do pracy, no to znaczy, że
To znaczy, że no, nie mają czego jeść zupełnie fizycznie po prostu, tak? Osoba, która idzie do pracy, musi być wyspana, zwłaszcza do pracy fizycznej, tak? Bo nie podejmie tej pracy w osłabieniu. Powinna być jakoś elementarnie też ubrana. To są kolejne, tak? Jeżeli śpi się na klatce schodowej, albo nawet w schronisku w wieloosobowej sali, to tak to wygląda, czy schroniska to są takie miejsca, zwłaszcza, są bardzo różne oczywiście w Warszawie schroniska, ale do niektórych osoby bezdomne idą tylko w totalnej ostateczności, dlatego że właściwie ma się, z uwagi na niedofinansowanie tych placówek z pieniędzy publicznych, ma się właściwie pewność, że nie wyjdzie się stamtąd bez wszawicy, albo że nie zostanie się pobitym, okradzionym itd. W tym sensie ten mit o tym, że bezdomny uwłaszczył się na swoim lenistwie, jest dość koszmarnym mitem. Wiele osób bezdomnych chciało podjąć pracę i prosi o nią, aczkolwiek nie jest w stanie takiej pracy utrzymać, nawet jak już raz ją dostaną. Inna sprawa, że też pozostawanie przez długi czas osobą bezdomną oczywiście bardzo no, zmienia też nawyki człowieka, jego racjonalność. To znaczy, racjonalność osoby bezdomnej nie jest racjonalnością osoby, która wstaje codziennie rano do pracy i jest niezwykle punktualna. To jest racjonalność osoby, która walczy o przetrwanie. Więc oczekiwanie teraz, że taka osoba z dnia na dzień nabierze kompetencji porządnego urzędnika, tak, który będzie pilnował wszystkich godzin, też jest ryzykowne. Ktoś kiedyś zauważył, tak, że pracownicy socjalni nie mają żadnego problemu z tym, żeby spóźnić się do swoich klientów, ale są bardzo niezadowoleni, kiedy ktoś spóźni się do nich, no bo oczekują, że przecież oni tutaj są dla nich i że te osoby, z którymi pracują, powinny umieć dostosować się do ich możliwości. I my też od osób bezdomnych oczekujemy tego, że będą w stanie się dostosować i żyć tak, jak my żyjemy, korzystając z naszej racjonalności, a to wcale nie jest takie oczywiste. To, co jeszcze tutaj zwraca uwagę, to taki wątek zasygnalizowany w tle. On wraca wyraźnie w innych wpisach, których tutaj nie podrzuciłem. Taki wątek terroryzmu. Osoba bezdomna jest terrorystą w przestrzeni publicznej. Ona niby jakby jest, no, z tego, co też staram się powiedzieć, wynika, że jest bardzo postacią słabą, w sensie relacji, tak, siły przebicia, też siły politycznej. Ale zarazem jest kimś na tyle silnym, że on narzuca siebie innym. Tak? On staje w przestrzeni publicznej i bezwstydnie oczekuje, że będzie w tej przestrzeni zaakceptowany. To jest dość ciekawy wątek. Jeżeli chodzi o kolejny wpis, to tutaj no, po pierwsze bardzo częsty też motyw tego proponuje, aby zaczął pan ich zapraszać do siebie, a nie uszczęśliwiać innych na siłę. To wraca również w dyskusji dzisiaj o uchodźcach, to znaczy o tym, że jeżeli chcesz uchodźców, no przyjmij ich do swojego domu. Czyli zupełnie jakieś zlekceważenie faktu, że no i bezdomność, i uchodźstwo, mniejsza dzisiaj uchodźstwo, tak, ale bezdomność jest problemem społecznym, którego nie sposób rozwiązać tym, że grupa ludzi dobrej woli weźmie teraz na swoje barki no, nagle opiekę nad osobami bezdomnymi, tym bardziej, że osoby niewykwalifikowane po prostu nie nadają, tak. Czasem odruch serca sprawia, że nie wiem, chcemy taką osobę zaprosić do siebie i nakarmić, i czasami to jest bardzo zły pomysł, tak? Dlatego, że nagle się okazuje, że zostajemy oszukani. Trudno się dziwić, nawet ta osoba nie ma powodu, żeby nam specjalnie ufać, a poza wszystkim, jeżeli zdarza się okazja, żeby przetrwać, no to ona z tej okazji jakoś korzysta. Więc jakby to jest bardzo wygodny sposób myślenia, tak? Jeżeli chcesz, nie wiem, rozwiązać problem bezdomności, to zaproś osobę bezdomną do swojego domu, zrób z niej hostel. Na tej samej zasadzie, jeżeli chcesz mieć drogi w mieście, to weź łopatę i pójdź je wybuduj. To, co tutaj jest ciekawe w tym wpisie jeszcze, na to chciałem zwrócić uwagę, i co także lubi wracać w dyskusji, jak również z uczniami, to jest to, że o, tutaj jestem za tym, aby wywalać ich, czyli tych meneli, z autobusów, aby ich wyrzucać ze stacji dworcowych i innych miejsc, to jest jedyna metoda na to, aby zrozumieli, jak nisko upadli i w końcu zgłosili się do organizacji charytatywnych zajmujących się pomocą takim ludziom. Jak ktoś ładnie powiedział, przestali odtrącać wyciągniętą rękę. Czy w ogóle już może mniejsza o to wyobrażenie, że rzeczywiście ten system pomocy jest taki efektywny i ta ręka jest taka wyciągnięta, ona w ogóle nie jest wyciągnięta. Natomiast, albo w niewielkim stopniu. Natomiast ciekawe jest myślenie o pomocy jako narzędziu dyscyplinowania. To znaczy, ten człowiek ma przyjąć, tak, jest jakaś norma, są jakieś wyspecjalizowane urzędy, i teraz ten człowiek ma przyjąć pomoc jako niejako w transakcji wiązanej. My ci pomożemy, jeżeli ty zmienisz się tak, jakbyśmy tego chcieli.
co wydaje się też bardzo taką niepokojącym tak, wątkiem w tych rozmowach. To znaczy, osoby bezdomne nie są dla nas partnerami do rozmowy, one mają problem, my ten problem potrafimy rozwiązać, one go najwyraźniej rozwiązać nie potrafią, więc rozwiążemy ich problem pod warunkiem, że one same ustawią się w szeregu i będą zachowywać tak, jak my tego od nich oczekujemy. Drugi wątek, który tu się przejawia, to wątek tej roszczeniowości osób bezdomnych. To znaczy, że one właściwie on domagają się nie wiadomo czego, a przecież na nic nie zasługują. Prawda? Właśnie ta wyciągnięta ręka, to jest zupełnie jak gdyby system pomocy, a zwłaszcza, w ogóle nie ja tu mowy zauważam, system pomocy osobom bezdomnym, mowa jest o organizacjach charytatywnych. I zupełnie jak gdyby to była pewna niezasłużona łaska, która spływa, nie wiedzieć czemu, na osoby bezdomne i one powinny przyjąć ją w takiej formie, w jakiej ona jest. To znaczy ten system, jakby czy jest lepszy, czy gorszy, właściwie to nie ma znaczenia, bo w ogóle to, że jest, to jest z naszej strony jakaś łaska w kierunku ludzi, którzy sami spieprzyli swoje życie, że tak nieładnie powiem. A to, co staram się opowiedzieć Państwu teraz, to, że bezdomność jest problemem systemowym, który ma też przyczyny systemowe. Bezdomność nie bierze się po prostu z tego, że ludzie są źli, że nie w samych jednostkach tkwi wina, na pewno nie cała wina. Problem polega też na różnych systemowych niedomogach, które ludzi w bezdomność mogą wręcz wpychać. Na braku systemu zabezpieczeń, tak, monitorowania sytuacji zagrożenia bezdomnością. Natomiast my lubimy o tym mówić w taki sposób, jak gdyby to była wyłączna odpowiedzialność tych ludzi, którzy się w tej sytuacji znaleźli. I z tego powodu, że jest to ich wyłączna odpowiedzialność, a my tutaj się do nich nad nimi pochylamy, z tego wynika przekonanie, że powinni pomoc w każdej postaci przyjąć, a jeżeli nie przyjmują, to są niewdzięczni. Tymczasem musimy mieć świadomość tego, że ta pomoc może mieć charakter przemocy. To znaczy, że pomoc może też wyrządzać krzywdę, że pomoc może być podawana w takiej formie, która będzie urągała godności osoby, która jest adresatem takiej pomocy. I właściwie, jak mówimy o tym, jak osobom bezdomnym pomagać, to zbyt często chyba myślimy o tym, jak mamy rozwiązać ich problemy wbrew ich woli, a nie o tym, jak mamy pomóc im, dostarczyć im narzędzia do tego, żeby oni sami mogli pokonać bezdomność. Nie zawsze jest możliwe, czasami pewnie ta droga jest prawie niepokonywalna, ale tak wolałbym o bezdomności myśleć, jako sytuacji, która nie ma czysto indywidualnych przyczyn, która nie bierze się tylko z tego, że ktoś jest niedopasowany i kiepski, i także jako o sytuacji, z której wyjście wymaga partnerstwa. Najbardziej innowacyjne systemy pochodzenia z bezdomności, których w Polsce oczywiście prawie nie ma, to są systemy oparte na idei, że najpierw dajemy człowiekowi mieszkanie. To jest tańsze z jednej strony, no bo taniej być może dać komuś mieszkanie, które wynajmujemy na rynku, niż ponosić koszty związane z jego chorobami na przykład, tak? Albo z jego nałogiem i tak dalej. Ale chodzi też o to, że to myślenie w Polsce jest w ogóle nie do przyjęcia, dlatego to się nazywa najpierw mieszkanie, taki program. On jest dzisiaj dość popularny i testowany w wielu miejscach na Zachodzie. Ale przekonanie, jak to w ogóle może tak być, że my będziemy zupełnie tak po prostu tym osobom, które zmarnowały swoje życie za nic, dawać mieszkanie. To to wręcz opłaca się, wynika z tego takie myślenie, że wręcz opłaca się dzisiaj być osobą bezdomną. To, co wydaje mi się po trzecie bardzo ważne w tych wpisach, przerzucam teraz na kolejny. Wraca wątek Meneli, które trwają życie ciężko pracującym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz ten wątek. Menel pewnie nieraz dostał pomoc, za każdym razem wszystko przepił, oczywiście, bo Menel jest alkoholikiem z definicji i kimś, kto cynicznie nas wykorzystuje, ale jego wybór drogi Menela, a nasz, aby nam Menela życia nie zatruwali. To jest najsilniejszy chyba, i chciałem to bardzo podkreślić, ten wątek, mit związany z bezdomnością, że bezdomność jest stanem, który ktoś sobie wybiera. To znaczy są osoby, nie wiem, które chcą być prawnikami, są osoby, które chcą być bezdomnymi i które czynią z tej bezdomności swój łatwy sposób na życie. Zastanawiam się, jak się tylko odnieść. To znaczy wydaje mi się tak niewyobrażalnym pomysłem przyjęcie do wiadomości, że ktoś może chcieć być osobą bezdomną, która
jest usuwana z przestrzeni publicznej, która jest pogardzana i traktowana z buta biały dzień. Przy aprobacie obserwatorów, biernych obserwatorów. Ale myślę sobie też o tym, że czasami takie przekonanie może uzasadnić opowieść, którą snują same osoby bezdomne. One mówią o sobie w taki sposób, tak? Też mówią kierownicy schronisk, kiedy z nimi się rozmawia z osobami bezdomnymi, to często podkreślają, że oni chcą być bezdomni. To jest też element walki o godność. Ja nie znalazłem tu się przez przypadek, nie znalazłem się tutaj w wyniku jakiejś klęski. Ja po prostu chcę tu być. To jest akcja obronna. Jak się dopyta później, no dobrze, ale co to znaczy? Czy to znaczy, że nie chciałbyś znaleźć jakiegoś mieszkania? No chciałbym. Tak? Nie chciałbyś stanąć na nogi? Chciałbym. Oni nie wybrali, jak mówi Adriana Porowska, która jest szefową Kamilańskiej Misji Pomocy w Warszawie, oni nie wybrali bezdomności. Oni wybrali odejście z poprzedniego miejsca zamieszkania. To jest coś zupełnie innego. To znaczy to, że ktoś wybrał trzaśnięcie drzwiami w pewnym momencie, albo stracił mieszkanie w inny sposób, nie znaczy wcale, że on chce być osobą bezdomną. Osoba bezdomna jest osobą znajdującą się na samym dole hierarchii społecznej, najbardziej pogardzaną, traktowaną, jej sytuacja jest traktowana jako synonim najgorszej klęski. I w tym sensie nie pozwólmy na to, żeby na poziomie naszego języka konserwowany był właśnie mit, bo to jest mit bezdomności z wyboru. Nikt nie wybiera bezdomności. Bezdomność zwykle jest konsekwencją jakiejś może połączenia obiektywnego kryzysu, sytuacji kryzysu z czyimiś decyzjami. Natomiast jakby to nigdy nie jest tak, że ktoś po prostu wybiera i sobie jest menelem. Co chciałem jeszcze pokazać teraz w związku z tym, to może taki wątek też wprowadzić przydatny kład do pracy z uczniami. To znaczy, dlaczego mamy potrzebę, i to jest ciekawe, dlaczego mamy potrzebę myślenia, że osoba bezdomna sama wybrała swój los? Bo możemy na to patrzeć, powiedzmy, jako na coś, właśnie jakiś mit, jako coś nieprawdziwego, ale po co nam ten mit? Znaczy, co on nam daje? Jest taki psycholog amerykański, Melvin Lerner, jeszcze żyjący, który przeprowadził ciekawe badania w tym zakresie. I tutaj jedna ilustracja ja postaram się krótko omówić, z jego badań. To znaczy, mamy tendencję do tego, żeby wierzyć, że świat jest dobrze urządzony. Potrzebujemy tego, czyli to jest związane z naszą potrzebą bezpieczeństwa. Świat dobrze urządzony to taki, w którym ci, którzy podejmują dobre decyzje, zostają nagrodzeni, a ci, którzy podejmują złe decyzje, zostają karani. Prawda? Jakby taki, no, ta klisza, każdy jest kowalem swojego losu na poziomie praktycznym. Tak? Czyli chcemy wierzyć w świat, w którym ludzie dostają to, na co zasługują. I wiemy, jak sądzę, że to jest jakaś jednak utopia, ale chcemy w to wierzyć. I w tej sytuacji mamy tendencję do tego, żeby mówić, że osoby, które są tak na aucie, że są winne tej sytuacji, w której się znalazły. Dlatego, że dzięki temu mamy poczucie, no my weźmy nie oni musieli zrobić coś złego, skoro są tam, gdzie są. Ja nic złego nie zrobiłem, a więc się tam nie znajdę. To jest po prostu próba zapewnienia samemu sobie poczucia bezpieczeństwa. Ja znowu nie twierdzę, że bezdomność jest czymś, co może się przydarzyć każdemu z równym prawdopodobieństwem. Bezdomność jest czymś, co się może przydarzyć każdemu, ale nie z równym prawdopodobieństwem. Prawdą jest tak, że tym bezdomnym mogłaby być tak nasza ciotka. Choć prawdopodobnie, jeżeli mamy ustabilizowaną sytuację życiową i dobre relacje z innymi ludźmi, to jesteśmy mniej zagrożeni dużo niż osoby, które takiej sytuacji nie są. Natomiast z całą pewnością bezdomność jest no czymś, co trochę się pogubiłem, przepraszam, bo zacząłem nowy wątek, tak? Ale zmierzałem do tego, żeby powiedzieć, że nie każdy jest lub zagrożony bezdomnością, ale są osoby zagrożone bezdomnością szczególnie. To wcale nie jest tak, że każdy jest kowalem swojego losu. Wydaje mi się to dość koszmarnym mitem, który usprawiedliwia naszą obojętność. Bo skoro każdy jest kowalem swojego losu, no to zapracowałeś na to teraz, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I wobec tego ja nie muszę ci pomóc, to najwyżej mogę ci pomóc z dobrego serca. To podejście też bywa konserwowane właśnie na poziomie narracji o wolontariacie. Zrób coś dobrego dla kogoś innego. Tak? On na tę pomoc nie zasługuje być może, tak? Ale ty będziesz szlachetny.
Ta opowieść szlachetności wydaje mi się czymś nie na miejscu. To znaczy jest to raczej, wolę mówić też dzieciom moim w gimnazjum o pomaganiu, powiedzmy sobie, jako o realizowaniu elementarnego obowiązku wobec drugiego człowieka, a nie jako o przejawie szlachetności. To jest obowiązek, który mamy i tak traktuję to na co dzień, a nie nasz gest dobrej woli. Tak? A w tych wypowiedziach, które staram się wam pokazać, wraca cały czas ten wątek, że jak już ktoś pomaga, no to z dobrego serca, więc ten menel powinien tę pomoc przyjąć, w jakiej postaci by ona nie była. Znalazłem teraz, nie wrzuciłem go do prezentacji, przepraszam, musiałem jakby to gdzieś zjeść. Jeszcze jedną wypowiedź, która była dla mnie wstrząsająca z tego forum internetowego. Jedna wypowiedź jest taka. Zawsze, gdy widzę takich jak ten Menel, boję się, że skończę tak jak on. Gdy za mało zarabiam, gdy coś robię za długo, boję się, że nie starczy mi na godne życie, tylko że skończę w jakiejś komórce. To jest strasznie smutna wypowiedź, ale wydaje mi się, że ona dobrze oddaje to, o czym tutaj starałem się powiedzieć. Znaczy, że też my odsuwamy myśl o tym, że możemy być kiedyś w takiej sytuacji poprzez kopanie tych, którzy się w niej znaleźli. To, co jeszcze na koniec, bo tych pytań nie ma, co może znaczyć, że już zupełnie odpłynęli i nie zdziwię się, bo już gadam godzinę 10, co jest dość, nie wiem jak można słuchać tak długo kogoś, kto sobie gada. Natomiast to chciałem powiedzieć, zanim ewentualnie chętnie odpowiem na jakieś pytania, tak, albo podejmę jeszcze jakiś temat, to może to pewne dobre nawyki. Taki dobry nawyk, kiedy się mówi o bezdomności, osobach bezdomnych. To znaczy, bardzo łatwo utożsamić osobę dotkniętą bezdomnością z sytuacją bezdomności. To znaczy, tak, bardzo łatwo jej kondycję pomylić z nią samą. I słowo bezdomny właściwie to robi. W słowie bezdomny człowiek wyczerpuje się w swojej sytuacji bezdomności. Podobnie jak w słowie alkoholik, tak człowiek się wyczerpuje w swoim nałogu. Z naszej perspektywy. Całą treścią jego życia jest to, że jest bezdomny albo że jest alkoholikiem. Dlatego dobrym zwyczajem wydaje mi się, ja bardzo staram się go przestrzegać, zwłaszcza kiedy pracuję z dzieciakami. Czasami oczywiście robię skróty myślowe, ale zamiast mówienia o ludziach bezdomnych czy osobach bezdomnych, wolę mówić o osobach dotkniętych bezdomnością albo osobach w kryzysie bezdomności. Bo to podkreśla, po pierwsze, że bezdomność to nie jest, jakby ta osoba, jej życie nie kończy się na bezdomności i na bezdomności nie zaczyna. Także ona może być osobą bezdomną, a zarazem, jak niektórzy moi znajomi z ulicy, tak może świetnie rysować. Albo może doskonale, to nie jest żart, znać się na filozofii średniowiecznej. Tak? Albo czytać wiele książek. Ta osoba ma jakąś przeszłość, tak? Ma jakieś relacje, tak? Kogoś kocha, kogoś nienawidzi i tak dalej. W tym sensie to jest czymś dużo więcej niż po prostu bezdomny. Po drugie, osoba w kryzysie bezdomności to podkreśla, że bezdomność jest pewną sytuacją obiektywną, w którą możemy wpaść. I możemy też starać się z niej wyjść. Ja nie mówię, że to zawsze jest możliwe. Im dłużej ktoś jest na ulicy, tym mniej prawdopodobne, że będzie w stanie wrócić do tak zwanej normalności. Aczkolwiek te programy Najpierw Mieszkanie, o których wspomniałem, są przeznaczone właśnie dla ludzi znajdujących się w najbardziej beznadziejnej sytuacji. I nawet wtedy zdarza się, że działają, to znaczy nawet chyba z niezłą skutecznością. A zatem bezdomność jest sytuacją i kryzysem, który człowieka dopada, a nie jego identyfikacją. Tak? Nikt nie powie o sobie, że jest człowiekiem bezdomnym, ja to rozumiem, ale też ja staram się o nim nie mówić, że jest człowiekiem bezdomnym, bo to sugeruje, że jego bezdomność jest stanem permanentnym i że on jest dla mnie bezdomny. On nie jest dla mnie bezdomny, jest dla mnie człowiekiem, który ma swoje imię i swoją historię. I myślę, że tu wracamy teraz do tego wątku, że przełamywanie pewnych stereotypów i dystansu, który jest między nami, jest uzależnione od tego, na ile będziemy w stanie zobaczyć tej drugiej osobie, właśnie osobę, z jej historią, z doświadczeniami, z jej imieniem, marzeniami, obawami i tak dalej. Dopóki to będzie adresat pomocy, którą mamy skutecznie dostarczyć kanapkę przysłowiową, tak, albo nocleg, cokolwiek innego, to będzie, jakby to nie zasypie żadnej przepaści. Ta przepaść i tak jest duża i tak trudno ją zasypać i tak udawanie, że ta relacja jest symetryczna, jest często złudne i sam się na tym łapię, że jednak ta relacja, mimo że funkcjonuje w tych relacjach niekiedy od kilku lat, to że
one są podszyte jakimś jednak no, przekonaniem, które trudno odsunąć, o pewnej nierówności, tak? Bo jak powiedziała kiedyś jakaś pani tej zimy, staliśmy sobie na mrozie pod Pałacem Kultury i tak mówimy, żeby zabić czas, no, że zimno. A ona na to, no zimno, tylko wy potem wróćcie do domu, się ogrzejecie, a ja nie. A ja pójdę, no właśnie tak. Czy to będzie kolejka podmiejska, czy to będzie jakieś inne miejsce, niemieszkalne. Jesteśmy w innej sytuacji, nie ma co tego ukrywać, tak? Ale ten poziom nie jest do zasypania pewnie do końca. Ale na pewno można starać się go zasypać. Stąd wydaje mi się to ważne, żeby starać się zobaczyć drugim człowieku, twarz drugiego człowieka, tak? Jego historię, a nie tylko go, jakby jego status, tak? Osoby bezdomnej. Chyba tyle ode mnie. To znaczy, chyba nie wiem, czy powiedziałem, czy jakoś tam czego Państwo oczekiwali po mnie, czy to zrobiłem. Mam pewne wątpliwości. Może oczekiwali Państwo więcej praktycznych porad. Zamiast mówić o tym, jak mówić o bezdomności, chyba więcej powiedziałem o tym, jak o niej nie mówić. Ale to chyba też ważne. To znaczy, wydaje mi się, że wspólne z uczniami demaskowanie pewnych klisz, które przemycamy w naszym języku, jest wartościowe. Wspólne analizowanie nawet nie ich wypowiedzi, ale wypowiedzi z forum internetowego. Myślenie o tym, co tego typu mówienie sprawia w naszej głowie. Co potem z tego wynika, jak zaczniemy tak mówić, co to robi z nami jako ludźmi i z naszym myśleniem o drugim człowieku. To nie jest bez znaczenia. Postaram się w tym pliku, który obiecałem na początku, że przez organizatora będzie Państwu dostarczone kilka jakichś takich rad jeszcze właśnie ześlić z tego, co mówiłem. Natomiast, jak Państwo widzicie, jakby nie sposób po prostu zamknąć jakby tego na mówienie o bezdomności. Jakby, że bezdomność przestaje być czymś obcym i groźnym, a dopiero wtedy, kiedy za mówieniem idzie jakaś forma spotkania. I wiadomo, że gimnazjalistów nie poślemy tak na ulicę do street workingu, że nie zaprosimy osoby bezdomnej na bardzo stresujące dla niej spotkanie w szkole, tak, gdzie będzie opowiadała o swojej beznadziei i czuła się jak w zoo. Ale w miarę możliwości szukałbym okazji do tego, żeby ten kontakt stawał się kontaktem nie tylko teoretycznym, nie tylko na dystans, ale też kontaktem face to face. Jak mówię, no, mi się udało zaangażować z mojej 20-osobowej klasy 10%. Dwie osoby brały udział w dwóch wigiliach z ubogimi, przede wszystkim z bezdomnymi. I dla nich to było wielkie doświadczenie, a szereg innych osób brało udział w przygotowaniach tej wigilii. Więc da się coś zrobić więcej i wydaje mi się, że da się na ten problem w jakoś szczególny sposób uwrażliwić. Nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania, czy jest coś, co powinienem wyjaśnić, albo coś, z czego się powinienem wycofać. To bardzo proszę, by teraz wpisywać. Ja podłączę komputer do ładowania, bo zaraz mi nie, ale proszę pisać. Już jestem. Ale rozumiem, że pytań nie ma. To może dam jeszcze chwilę Państwu na namysł nad takimi pytaniami. Jak mówię, ten adres e-mail, który był na początku prezentacji, jeszcze raz go pokażę. Gdyby jakieś pytania woli Państwo zadać po namyśle, tak, albo bardziej, że tak powiem, prywatnie, to bardzo proszę nie krępować się i do mnie pisać. Ja postaram się, nie jestem ekspertem, tak, nie mam dyplomu z polityki społecznej. Mam trochę doświadczenia i trochę zaangażowania w ten temat, też emocjonalnego, jak może na końcu było widać. To chętnie się podzielę moimi pomysłami, natomiast i czy wrażeniami. Natomiast jakby też nie no są na pewno ludzie, do których też mogę Państwa odesłać, których znam dość dobrze, znający się na temacie jeszcze lepiej, dużo lepiej. To, co jeszcze mogę podrzucić, patrzę, zaglądam na okienko czatu, bo widzę, że ktoś pisze coś co jakiś czas, ale nic się nie pokazuje. Więc proszę pisać, jeżeli mają Państwo coś do napisania. Natomiast jeszcze mogę, ostatni slajd to jest okładka numeru o bezdomności, który żeśmy wydali. Właśnie mówiłem, zacząłem od tego, że jestem między innymi też, publikuję coś raz na jakiś czas, redaguję pismo. Wydaliśmy na początku tego roku cały numer poświęcony bezdomności. Tam jest 10 tekstów.
I wydaje mi się, że jakby nie ma tam żadnego mojego tekstu, więc chyba mogę jakby bez jakiegoś takiej, może nie budząc zażenowania, powiedzieć, że to jest jedno z lepszych dostępnych kompendiów wiedzy o bezdomności, zarówno jako problemie społecznym, jak i jako doświadczeniu indywidualnym. Do tego odsyłam i chętnie też jakiś tam doradzę, gdzie tego szukać. To jest może dobry punkt wyjścia. Czy napotkałem opór rodziców wobec kontaktów dzieci z bezdomnymi? Przyznam, że nie. To znaczy, ja też nie próbowałem tych dzieci od razu rzucać na głęboką wodę i ich popychać na dzień dobry, na spotkania z osobami bezdomnymi. Zdaję sobie dobrze sprawę z tego, że praca z rodzicami wychowawcza jest dużo trudniejsza niż praca z dziećmi, więc jakoś tam się do tego, co pani pisze, odnoszę z dużym współodczuwaniem. Znaczy, jakby rozumiem, że to mógł być duży problem. Być może też było trochę prościej, bo pracuję w szkole społecznej, w której kontakty z rodzicami są trochę bliższe i być może zaufanie jest trochę większe. Natomiast zacząłem od tego, że zaprosiłem na zajęcia na godzinę wychowawczą. Oprócz tego, że sam rzucałem co jakiś czas jakiś wątek z tym związany i nie kryłem od samego początku, że ja jestem zaangażowany na tym polu, to też zapraszałem ludzi, praktyków, którzy działają wśród osób bezdomnych na co dzień. To był punkt pierwszy. Czyli w ogóle, żeby pogadać, zadać trudne pytania komuś, kto na nie potrafi też kompetentnie odpowiedzieć. Zanim oni poszli na Wigilię z ubogimi na samo wydarzenie, pokazywałem film z zeszłorocznej Wigilii. Zresztą mogę zaraz taki film też wrzucić tutaj, po to, żeby w ogóle zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Film jest trochę cukierkowy, bo on też ma funkcję promocyjną. Natomiast to też sprawiało, że temat, zanim powiedziałbym, wypłynął w ogóle motyw pojawienia się gdziekolwiek, czy jakiegoś kontaktu, który i tak nie był bardzo, czy bardzo był, dopiero właśnie po roku ten kontakt był jakkolwiek na tych wigiliach fizycznych, to oni byli już no, oswojeni z tym, że o tym sporo mówimy. Podobnie pracowałbym z rodzicami. Znaczy, jeżeli chciałbym zaangażować te dzieciaki, to chyba bym najpierw, chociaż wiem, że to mogło być trudne, chyba bym najpierw pokazał też film rodzicom i opowiedział o sobie jako zaangażowanym w tę działalność. Wrzucam teraz link do filmu z zeszłorocznej Wigilii. O. Co roku taki film powstaje. Jak Państwo poszukają, to możecie też znaleźć filmy z poprzednich Wigilii. To, co robimy w Warszawie, to jest Wigilia obliczona w tym roku. Było moim zdaniem około 380 gości na tej Wigilii. To nie są tylko osoby bezdomne, to też są osoby w różnym innym sensie ubogie i wykluczone. Więc, ale przedsięwzięcie jest duże i ma też dość poważnych partnerów. Więc w momencie, kiedy nie jest to, powiedziałbym, nauczyciel szaleniec, który zaprowadza dzieci na ulicę po prostu, ale kiedy to jest ujęte w jakąś strukturę, w tym przypadku jest to struktura zarówno no, konfesyjna, w tym sensie, że jakby wspólnota San Tejo jest wspólnotą chrześcijańską, w tym sensie jakby to ma pewną też legitymizację z tym związaną. Z drugiej strony, kiedy jest to struktura ekspercka, to znaczy to nie są, właśnie to nie jest nauczyciel, któremu się wydaje, że wszystko wie i że idzie rozwiązywać teraz problemy osób bezdomnych. Tylko kiedy są to zaangażowani eksperci, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania rodziców, być może także, bo też może to o to chodzi, że może warto, żeby z tymi samymi ekspertami, z którymi spotykają się dzieci, a może z innymi, spotkali się także rodzice, bo oni mają obawy, tak, które jakby nie można ich też, wszystkich tych obaw sprowadzać do tego, że są uprzedzeni. To znaczy, kontakt z osobami bezdomnymi jest trudny, nie ma co ukrywać, że nie jest. Sytuacja, w której codziennie walczy się o przetrwanie, no nie sprzyja prawdopodobnie najczęściej generowaniu najbardziej cenionych przez nas postaw, tak, czy najprzyjemniejszych zachowań. Nie ma co ukrywać, tak, że tam problem wśród wielu osób bezdomnych jest problem alkoholowy. Także język, którym się wypowiadają, no jest daleki od naszych oczekiwań. Tak, a propos tego języka, jakim chcielibyśmy, żeby ludzie do nas mówili. No tak jest. Więc jak w tym sensie jakby nie, na pewno nie próbowałbym
zrobić czegoś na szybko wbrew rodzicom i ich obawom, bo oni mają prawo do swoich obaw, to są ich dzieci i jak ktoś nie jest bardziej zaangażowany w pracę z osobami bezdomnymi, to nic dziwnego, jakby, że się coś tam niepokoi. Natomiast serio, czy prowadziłbym, chyba tak bym kombinował, żeby wykorzystać wywiadówkę jedną na to, żeby mogli spotkać się nie tylko ze mną, ale też, przepraszam, też jakimiś osobami, które znają się na temacie i mogłyby ich trochę uspokoić. Ja nie gwarantuję oczywiście, że to by rozwiązało wszystkie problemy. Miałem szczęście do rodziców w swojej klasie. Do tego, mieliśmy do siebie nawzajem duże zaufanie. Natomiast, no tak, tak bym odpowiedział. Nie wiem, co jeszcze mogę polecić Państwu w ramach tych. Wspólnota w Warszawie na przykład, co to wydała, też mogę znaleźć link. W zeszłym roku pierwszy raz, podobnie jak dzieje się to we wspólnotach na Zachodzie, przewodnik po mieście dla osób dotkniętych bezdomnością. To chodzi po prostu o dość ładnie zrobiony, dostępny i online, i fizycznie. Przewodnik, w którym znajdują się adresy i dane kontaktowe do licznych placówek o charakterze medycznym, do schronisk, do miejsc, w których można wyjść, w których są organizowane programy wychodzenia z bezdomności czy z uzależnienia. Wrzucam też link do tego dokumentu. O, to jest przewodnik. Z kolei. I on jest dostępny tylko, ten przewodnik w tej chwili po Warszawie oczywiście, tak? Ale jakby to kolejna, tego typu informacje są osiągalne. Więc jeżeli chcieli Państwo, ja mam, jak mówię, przegląd głównie pola w Warszawie, nie wiem jak to wygląda w innych miastach, bo bezdomność jest najczęściej problemem jednak miejskim, małych i dużych miast. Natomiast szukałbym też w okolicy, w bliskiej okolicy osób, które jakoś z tym problemem mierzą osobiście i które mogłyby o tym opowiedzieć dzieciakom. Gdyby Państwo mieli potrzeby, ja oczywiście chętnie przyjadę. Ja nie jestem najlepszym ekspertem na świecie od bezdomności, ale gdybym mógł jakoś pomóc, to chętnie się pojawię. A jeszcze chętniej polecę lepszych specjalistów, którzy mogliby być może spotkać się czy z rodzicami, z którymi pracujecie, czy z dziećmi, z którymi pracujecie, czy z wami i po prostu jakoś jeszcze od innej strony niż dzisiaj ten problem, temat bezdomności ugryzać. Jeżeli jakkolwiek mogę pomóc, to jest chyba dobry moment, żeby teraz mnie docisnąć. Bo przypuszczam, że zaraz i tak pani Daria odbierze mi głos. Jasne. Zresztą właśnie patrzę, że pani Elżbieta coś kombinuje, więc z przyjemnością poczekam.
Ale ma Pani na myśli właśnie rodziców? Nie, nie ma sprawy, nie ma sprawy, rozumiem. No, jeżeli chodzi o dzieci, jest prościej. To znaczy, są na przykład, wiadomo, jest książka, którą mógłbym polecić Państwu, Paniom, jako książkę, która się nadaje chyba nieźle właśnie na pewno nie licealistów, dla młodszych dzieciaków, która została wydana rok temu. Teraz poszukam jej, też, żeby link wrzucić. O, wrzucam pierwszy z brzegu link. To jest książka napisana przez Kasię Nawratek. Niezwykła książka dla dzieci, w której zupełnie nie jest cukierkowo, i powiedziałam, że właśnie dzieci są w bardzo łagodny sposób i w bardzo takiej ładnej formie wprowadzane w świat, który ma też swoje problemy, a nie w świat wyidealizowany. To jest akcja, dzieje się gdzieś tam na poprzemysłowym Śląsku i w tle jest i sygnalizowany delikatnie wątek rozbicia rodziny, bezrobocia, bezdomności także. Więc jakby rzeczywiście ma Pani rację, że dzieci dużo łatwiej podejść i znaleźć dla nich coś, aby dużo trudniej przełamać opory rodziców. Pewnie łatwiej o przełamanie tego oporu, jeżeli na początku rzeczywiście raczej jest to działalność na dystans. Znaczy, nie sądzę, żeby rodzic, nie, może nie mam wyobraźni, ale rozumiem, że rodzic boi się kontaktu dziecka z osobą dotkniętą bezdomnością, a niekoniecznie musi już tak bardzo się bać sytuacji, w której dzieci będą coś robić na rzecz osób bezdomnych. I może to jest jakiś program minimum, z którego można wyjść. Czy może chodzi o coś w ogóle, bo też jestem ciekaw, jak to Pani widzi, to znaczy, czy do Pani Elżbiety mówię, w sensie dlatego, że czy w ogóle chodzi o to, że z punktu widzenia rodzica bezdomność jakby jest stygmatem, z którym nie warto mieć w ogóle do czynienia, czy chodzi o to, że rodzic boi się kontaktu dziecka z osobą bezdomną? Rozumiem. Możemy zrobić tak, bo też rozumiem, że to niełatwo to wyjaśnić na czacie na pewno, kiedy trzeba pisać szybko pod presją czasu. Może ja po prostu wyślę Pani w prywatnej wiadomości mój numer telefonu. Jeżeli wola Pani to mailem albo telefonicznie przegadać, to ja z dużą przyjemnością obiecuję, że pomogę się, naradzę się z Panią, chociaż nie obiecuję, że cokolwiek z tego wyniknie. Nie wiem, czy to Panią urządza, ale jakby rozumiem kłopot. Nie wiem, czy potrafię go rozwiązać. Teraz jak to zrobić? Miałem to raz zrobić. O. No dobra, to na koniec jeszcze mogę wrzucić tylko też link, tak sypię linkami też do miejsca, gdzie można zamówić ten numer kontaktu poświęcony bezdomności. I to naprawdę też polecam, jakby to nie, ja się na to nie uwłaszczę specjalnie, bo to jest działalność non-profit, natomiast tam jest 10 materiałów, które na pewno głębiej niż dzisiaj podczas tej rozmowy analizują problem i które może dostarczą też Państwu pewnych inspiracji. To jest link. I chyba, nie wiem, Pani Dario, chyba tyle, nie? Ja też bardzo dziękuję. To była nietypowa forma komunikacji. Przyznam, że łatwiej się rozmawia
tam, gdzie ona może iść, komunikacja dwie strony. A tutaj rozumiem, że Państwo byli skazani na słuchanie, przykro mi. Nie mam najbardziej radiowego głosu i mówię tak szybko, no, ale polecam się na przyszłość. Gdyby potrzebne było jakieś wsparcie, to na ile będę potrafił, postaram się go udzielić, bo wydaje mi się, że sprawa jest no, jakoś ważna, a dla mnie też szczególnie taka no, dotykająca. To teraz nie wiem, co powinienem zrobić, czy...